Dzień dobry. Dziś wspólnie zaczynamy dzień i szykujemy się do pracy. Poranek bez półgodzinnej drzemki jest dniem pełnym bólu głowy. Sobą jest również wtedy, gdy nie zjem śniadania, dlatego jest to dla mnie najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Zanim przejdę do śniadania, wypijam na czczo szklankę wody z dodatkiem kociej sierści? Nie, od wody z cytryną. A w międzyczasie przygotowuję swoją ulubioną kawę z Biedronki. Niby nic wysublimowanego, ale przypomina mi smaku Nutelle, dlatego nie umiem się jej oprzeć. Rankiem suplementuję witaminę D według zaleceń lekarza. Ponieważ poprawia nastrój i pobudza do działania, wieczorem po prostu nie potrafię po niej zasnąć. Ranek to idealny czas na jej suplementację. Witamina D przyswaja się lepiej w tłuszczach, więc zazwyczaj na śniadanie zjadam muesli z jogurtem nadburzańskim. Jest to jogurt o podniesionej zawartości tłuszczu. Dzięki niemu jestem syta przez całe 8 godzin pracy. Wszystko odmierzam na wadze i zapisuję w aplikacji Fitatu, by móc kontrolować swoją wagę. Tutaj mój ulubiony jogurt nadburzański ma posmak słodkiej śmietanki. A po śniadaniu czas na przepoczwarzenie się. Z makijażem człowiek od razu lepiej wygląda, więc powiemy sobie teraz, co mam w swojej kosmetyczce, czego używam. Jeżeli chodzi w tym momencie o mój makijaż do pracy, jest on niewyobrażalnie lekki i tak naprawdę wszystko dzięki brwiom. Dzięki temu, że poddałam się makijażowi permanentnemu brwi, moja twarz zyskała wyraz. Ja w tym momencie nawet nie spodziewałam się, że tak będzie, że będę tak sama sobie się podobać bez makijażu, więc jedynie kwestia fotoprotekcji i teraz używam kremu CC Eco Cosmetics i to jest o tyle fajny krem CC, że on ma filtr SPF 50 i jestem w stanie go reaplikować w ciągu dnia. Więc tak on w tym momencie wygląda, w ciągu dnia za kilka godzin ja go sobie dokładam i dzięki temu cały czas jestem chroniona. Oczywiście mam właśnie do niego gąbeczkę, tusz do rzęs Cooler Caramel, to jest wersja bio. Bardzo lubię ten tusz do rzęs, więc tak w razie, gdyby coś mi się tam osypało, cokolwiek, nie zajmuje to wiele miejsca w kosmetyczce, więc wożę. No i oczywiście błyszczyk Felicea. Wiadomo, teraz głównie nosimy maseczki, ale czasem, jeżeli się okazuje, że na przykład chcę dla Was nagrać jakąś kwestię pod koniec dnia w pracy, no czy wiadomo, awaryjnie zawsze jakąś lekką pomadkę warto mieć. I to jest błyszczyk, teraz też go mam na ustach, więc nie muszę mieć lusterka, tylko szybko pach, pach na usta nałożę i on już dobrze wygląda. A teraz pokażę Wam, jak przygotowuję nogi przed ważnym wyjściem. Ponieważ dzisiaj jest dość ciepło i będę miała krótką spódniczkę, no to oczywiście nie zapominam o kwestii promieniowania. Dzisiaj jest taka temperatura, że raczej będę miała coś z rękawkiem, więc może tam gdzieś na dłonie też filtr ze sobą zabieram, będę stosować, ale głównie odsłonięte dziś będę miała nogi. I użyłam filtra Sun Ozone z Rossmana, ponieważ jest to filtr, który w ogóle nie bieli, on się też ładnie wchłania, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, więc jest dla mnie bardzo komfortowy. I pamiętajcie, że właśnie kwestia promieniochronności to przecież kwestia nie tylko twarzy, bo my myślimy głównie o twarzy, no bo wiadomo, nie chcemy się starzeć, ale przecież filtrujemy się głównie też po to, żebyśmy nie miały czerniaka. No a jednak takie odsłonięte nogi to jest znacznie większa powierzchnia niż sama twarz, dlatego mimo wszystko ja zachęcam, żeby stosować 50-ki, SPF 50, żeby tą skórę dobrze chronić. Następny kosmetyk, po jaki sięgam, to Superstar balsam rozświetlający do ciała z Recibo. Ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie filtrów 50, one nie chronią nas w 100%, więc tak czy siak skóra na nogach nam się zdąży opalić, więc to nie jest, wiecie, jakby, że będę miała zawsze nogi jak córka młynarza. Natomiast ja tak czy siak nie lubię tych nóg, w ogóle nie lubię się wystawiać na słońce, no a jednak na tych moich nogach są jakieś tam naczynka i tak dalej. Ja nie jestem fanką opalenizny, mi się to jakoś wybitnie nie podoba. Ale przyznam szczerze, że jednak ja mam taką karnację, że gdzieś tam opalenizna na mnie wygląda zdecydowanie lepiej. I ja w ogóle traktuję ten balsam jako takie rajstopy w sprayu. I bardzo lubię go właśnie stosować typowo na nogi.
Początkowo naprawdę ja nie byłam przekonana, czy będę sięgać po tą wersję Superstar. Myślałam, że będę wolała Master Touch, czyli tą troszeczkę jakby, może nie tyle jaśniejszą, co tylko wyrównującą kolory i rozświetlającą. Ale ja tak polubiłam tą wersję Master Touch. Słuchajcie, serio, często po nią sięgam. Pamiętajcie, że filtr czy tego typu kosmetyki również, żeby przeciągnąć na stopy. Zwłaszcza jeżeli będzie mieć jakieś buty odsłonięte. I właśnie ten Sun Ozone jest o tyle fajny, że on się dobrze wchłania, nie zostawia jakiejś wybitnie tłustej warstwy i przez to potem nakładanie kolejnych warstw kosmetyków, na przykład takiego balsamu Superstar, nie jest jakimś problemem. Sorry, że wyszłam poza kadr, ale chciałam Wam pokazać, jak prezentuje się noga z balsamem Superstar i bez niego. Jest różnica, nie? Balsam Igresivo nakładam celowo wtedy, kiedy jeszcze nie jestem ubrana, tylko w pieleszach, że tak powiem. Bo ten balsamik, dopóki nie zastygnie te parę minut, to gdzieś tam coś może ubrudzić. Ale nie ma tendencji do robienia jakichś wielkich plam czy zabrudzeń. Bez problemu też się zmywa na przykład z mojego ubrania, gdyby coś tam, no zdarzyło mi się oczywiście ubrudzić, czy na przykład kapę na łóżku, jeżeli właśnie używam. A kolejnym kosmetyki, po jaki sięgam, to jest puder z Baby Dream. Ja niestety uda mam dość szerokie i u mnie jest taki problem, że ocierają mi się strasznie uda i pocą właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy jest wysoka temperatura, co sprawia, że robią mi się odparzenia, jest to bardzo nieprzyjemne. Dlatego też ćwiczę, żeby w końcu schudnąć z tych ud. No i niestety schudnąć coś nie mogę, więc po prostu muszę się ratować jakoś inaczej i stosuję sobie zasypki dla dzieci właśnie na wewnętrzną stronę ud. I stosowałam zarówno właśnie tą Sylveco, też jest bardzo fajna. I teraz zaczęłam tą Baby Dream, bo ta Sylveco troszeczkę zostawia taką białą warstwę. No ile u dzieci to nie jest żaden problem, tak wiecie, no na skórze nie po to nakładam przed chwilą ten balsam Recibo, żeby zaraz tutaj mieć właśnie białą plamę, tak jak teraz. Natomiast ta biała plama potem w ciągu dnia zanika, ale jednak Baby Dream to jest na talku puder i on tą białą plamę robi znacznie mniejszą, ona jest już taka niemal niewidoczna, to jest kontrast jakby z tym balsamem, ale muszę przyznać, że i tak jak założę jakąś tam sobie spódnicę do połowy uda czy dłuższą, no to już tego w ogóle nie widać i zwłaszcza, że w ciągu dnia jak to pracuję sobie z tym potem, no to po prostu to zanika, więc ratuję się w taki sposób, żeby też w ciągu dnia czuć się komfortowo i świeżo. Dobrze moje drogie, no to skoro ja już jestem wstępnie ogarnięta, to wskakujemy ubranie i jedziemy do pracy. Sądzę, że zmych suwęchu jest bardzo niedocenianym, a silnie oddziałującym medium. Dlatego zwracam uwagę na dobór perfum. Latem zakochałam się w zapachu Guerlain Granda Salvia. Czas na zebranie ze sobą materiałów niezbędnych do pracy, czyli zrobienie z siebie wielbłąda jucznego. Co zabieram ze sobą? Najważniejsze są kosmetyki i próbki, które nie mogą przebywać w samochodzie przez całą dobę, więc trzeba je zabierać w przemyślanej ilości, ale też torebki papierowe i ulotki. Widziałyście już nowość Sylveco, czyli żel antybakteryjny? Tu akurat mam mini wersję 150 ml, ale jest też w pojemności 300 ml. Jeszcze tylko przepastna kobieca torebka. I wielbłąd gotowy do wymarszu. Chodźmy. Karawana zapakowana. Ups, czas ruszać w trasę. Jeszcze tylko najważniejsze. Pewny siebie, zawodowy kierowca, to znaczy ja, typowa baba, której doświadczenia za kierownicą są przykładem, że wielu rzeczy człowiek jest w stanie się nauczyć. Wszystko mam dokładnie zaplanowane i zapisane. Gdzie jadę, do kogo, o czym mam pamiętać i co może mi się przydać z zabranych materiałów. GPS podpięty, więc ruszamy! Ja już gotowa do pracy, a jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o pracy przedstawiciela handlowego, dajcie mi koniecznie o tym znać, być może przygotuję dla Was taki film. Pa!